Witajcie, rzemyślniki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Wizard We Began. W ostatnim odcinku dopiero co wyszliśmy, ale przez to, że ja musiałem trochę dosyć dłuższą przerwę zrobić, to postanowiłem, że sobie trochę tam pograinduję między odcinkami w jednej sesji, wow. I tak, wiem, że to wygląda dużo, ale wysłuchajcie mnie. Okazało się, że już mam prawie 2000 książek. Tak, tych książek. I potem jak włożyłem je do maszyny, sprawdzając, a może będzie dużo. Okazało się, że jak włożyłem, to okazało się, że one mają razy 5. Więc policzcie sobie 1000 razy 5, 5000. No i teraz mam trochę tego. Chyba na razie wystarczy mi. A jak będę mieć problem, to po prostu pójdę po więcej książek. No i tak to wyszło. Już sobie kupiłem wszystkie te bronie. Mam już najlepsze bronie, jeszcze nie mam wszystkich ulepszeń, dlatego że postanowiłem, że jeszcze nie. Te sobie ulepszyłem na maksa, ale na przykład to... No to jeszcze jest jedno ulepszenie, które będziemy po prostu potrzebować drewna dużo, ponieważ potrzebujemy tego suchego vitae. Okej, w takim razie my rolujemy. No jak na razie zauważyłem, że najlepiej to iść z tym pierwszym, że on jest najbliżej jak na razie. Ponieważ ten bagnisty to czasami może się zrespić daleko. Zobaczmy, czy się zrespił daleko. Tak, się zrespił daleko. No i przez to jest trochę problematyczne. Ale dzięki temu, że mamy pociski 16 poziomu, to no to nasi teraz sojusznicy też będą dosyć wykokrzeni. Nie powiem, weźmy sobie podjąkę. Nie powiem, teraz jesteśmy dosyć mocno, że tak powiem, przygotowani na cokolwiek ma się stać z nami. Dlatego może tutaj sobie weźmy. Wow. Nie powiem, trochę to jest mocne. Na szczęście to nie jest, że tak powiem, kosztowne, więc... To jest fajne właśnie, że to prawie nic nie kosztuje, a bardzo dużo daje. Okej, w takim razie... Oprócz tego, że ja na razie nie wiem, co tam mi daje ten suchy wodorost, to na razie go zbiorę tyle, żeby był. A później zobaczymy, co to będzie. Okej, mamy tutaj... to jest jeden z tych. Dobra, włączmy. Na razie jeszcze nie mam niestety tego na obszarowego, więc to jest bolące. Ale jak go chcę zrobić, dopiero gdy sobie ogarniemy tego jednego bossa, który daje to. Ja wiem, który to jest boss, ale musimy poczekać. Na razie mam ślad, więc ślad, wiecie, też jest dosyć mocny. Ale chyba wszystko padło. Dobra, jeszcze tutaj jest jakiś. Jeden spadł. Okej. Okay. Więc się tylko zajmiemy tą trucizną. Okej. Okay. Ten pistolet nawet już jest dobry. Okej. Okay. Nie wybrał. Dobra. Więc tutaj jak na razie dobrze nam poszło. Trochę dużo tych... Jezu, jeszcze jest ich. I was więcej. Matka nie miała. O, jeszcze oczywiście się zrespił ten, wiadomo. Teraz powinien się pokazać nawet jakiś boss, bo jak sami pamiętacie, zazwyczaj jeżeli jest jeden, to się respi jakiś coś dużego. Okej, okay. O, masz los. W ogóle już mi nie chce się atakować tych, bo jak sami widzicie, ich jest tak dużo. Dobra, załatwiliśmy. Okej, okay, czyli tak naprawdę wszystko jest zrobione. Tutaj mamy ten na górze, trochę będzie wkurzający. Ale tutaj się tam jakaś wysepka zrobiła. Nie wiem, co to będzie nam dawało. Stal. Mamy w sumie stalowe platformy, więc możemy je porobić. Okej, okay, to tylko kaktus. To ma...
To inaczej brzmi, kiedy wiesz, o co chodzi. No właśnie. To jest najgorsze, że wtedy się zlatuje ich cała gmara, gdy zaczynasz atakować ich. O, ale na szczęście im się popsuło, i więc nie atakowali mnie. Ups. Nice. Teraz bierzmy to. Przydałby się kaktusowy platforma, bo wtedy bym mógł sobie przejść. Dobra. Serio? Już nie chciałem budować tego. Bierzemy sobie ten. I popatrzmy sobie na mapie, gdzie to jest. A, portal dostaliśmy, zapomniałem. To jest śmieszne, że mamy dwie mapy plus portal, a portal jest dosłownie tam. Przydałoby się wreszcie ten... to coś, co... Salt? What the heck is that? Znaczy się wiem, czym jest sól, ale... Wow. Jest sporo jej. Normalnie to bym oczywiście, że użył... tego, żeby nieco podpalić. Dobra, żyjemy tego. Dobra, zdobądźmy nieco tej soli w takim razie, może się przydać nam kiedyś. Wiaduję, że to jest, będzie to jakiś profesjonalny badań i tak naprawdę zbieramy po nic. Ale okej. O, jest drewno. Teraz jedną z ważniejszych rzeczy jest zbieranie tego drewna, bo potrzebuję witae. Uuu, co on do mnie strzela? O, nawet nie zdążyłem palić. Razem. Zajmijmy się tym. Szybko zobaczmy, co to jest. Jakaś kolejna wieża. Okej, okay, zajmijmy się tylko tym. Czy mogę ciebie zbadać? Mogę ciebie zbadać. Czy możesz strzelać do siebie? No właśnie. Ale teraz ja nie mogę przejść. O, au, bali, 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 bali. W ogóle zauważyłem, że wcześniejszy uciekali ci goście i w sumie mieliśmy problem z dogonieniem ich, a teraz nie mamy żadnego. Oprócz tego w ogóle jeszcze dodałem sobie umiejętności takiego spowalniania olejem, więc to dopiero nam daje. Dobra, co będzie w tej skrzynce? Bardzo dużo nowych rzeczy. W ogóle mnóstwo tych nowych rzeczy jest. Zgaduję, że większość to będzie śmieci, ale na razie sobie zbieramy to. O, nasz przyjaciel. Czy się nasz nieprzyjaciel, ale nasz dobry znajomy. Bo jeżeli się przyjrzecie im, to możecie zauważyć, że ich maski to takie oczy są. Więc to też jest nawet fajne. Dobra, zajmijmy się tym. Nie widziałem żadnego ulepszenia na dropy, więc chyba czegoś takiego nie ma. Ale tutaj mamy dosyć dużo możliwości. W międzyczasie ja oczywiście sobie będę tam ulepszał wszystko. Ale jak na razie tutaj nie jest jakiś... jakoś... dużo, że tak powiem, obecnie. O, jak zauważyliście, mam teraz taką umiejętność, że jak strzelam, to... z tymi pociskami, to wtedy mogą się one, no, mają odprysk. Mogą po prostu, mogą się na inne przedmioty przenieść. A więc teraz wybudujmy sobie kamieniem, bo tego to nam nie jest nam potrzebne. Okej. Okay. Śmiesznie było, gdyby ta podłoga to tak naprawdę jest podłoga solna, bo ona naprawdę brzydko wygląda. Dobra, więc... taki segment zbierania. Okej, okay, boli, boli. Boli, boli. Zajmijmy się jeszcze tym. Widzę, że już mamy tutaj miejsce. Mamy mnóstwo tego. To już nam nie jest potrzebne. Mamy mnóstwo tego. Jak coś, no to zawsze mogę przyjść. Okay, tutaj to jest metalowe. Na szczęście w większości widać, co jest czym.
O, ciski nam się skończyły do pistoletu. Ależ dobrze, że mamy przecież tutaj workbench, więc możemy sobie zrobić. To jest właśnie świetne z tym, że czasami się pojawiają i wtedy można porobić. Okej, mamy wystarczającą ilość punktów? Mamy. Dobra, w takim razie pójdźmy sobie zbudujmy, ale nie to. Dobra. Ciebie nie lubimy. Teraz by się przydało do budowy. O, jeszcze tutaj są goście. Sadstone zbieram sobie, no to steel scrap. Wiem, że może to być takie, że... A, nie rób tego, przecież to jest takie ważne. Nie, nie jest ważne. Bo to są tacy, taka jakby powiem, resztka tych sił, która tam była, bo czasami się tak dziwnie respią na kilku wyspach. W ogóle dodałem sobie homing na tych ognistych strzałach, więc nie muszę nawet się patrzeć na to. Dobra, zacznijmy strzelać tym może. Będzie wtedy łatwiej. I mamy 76, wow, to... Jest więcej niż 40, które potrzebuję, ale niestety, ale trochę mi zajmie, zanim tam wszystko prawie. Oj, coś tutaj jest i oprócz tego, że jest przeciwnik, którego już nie ma, no to naprawiamy i patrzymy, co tutaj jest. Mamy jakieś naelektryzowane rzeczy. Okej. Okay. Oj, oczywiście się, jak zwykle, one się respią w tym momencie, kiedy nie są potrzebne. Okej, okay, tutaj mamy mnóstwo jakichś takich małych rzeczy. Zostało mi z jakieś około 30 właśnie tych dekoracji do wybadania, więc zobaczymy, co to jest. Oraz tam jest mocny przeciwnik, pisze. Więc zobaczymy, co to jest. Jeżeli to jest... O, maście los. Nie przejdę. Przechodzimy. A to jest to. O, masz ile, zbyt dużo jest ich. No, to spowolnienie naprawdę jest pomocne. Chociaż większość przeciwników nie będzie aż takie korna dla nas. O, ups. Dobra, mamy jeszcze jeden strzał mocniejszy do wykorzystania. Chociaż jeszcze trochę czasu mamy. Jeszcze jest mały cooldown. Oj, nie wystarczyło i wezwało resztę. O, ale padło. Ups. Ale na razie jeszcze, dzięki temu, że mamy trail do tego, to trochę nam zostaje, ale ups. Dobra. No i oczywiście, co? Krab musiał się pojawić. Oni prawie zniszczyli cały. Wow, nie powiem, teraz zasięg mamy dosyć duży. Rozumiemy to, nawet nie wiem, co to było. Okej. Okay. Wow. Dziękujemy, że jest was tak dużo, naprawdę nie trzeba było. Dosłownie nie trzeba było. Wydaje mi się, że to wypada z nich, tylko że nie wypada w miejsce, które chcemy. Prawie zniszczyli wszystkie mury tego. Jest takie smutne. O! Oni po prostu zniknęli. Ło. Dobra. Bo na szczęście nie zniszczyli naszych... naszej ścieżki. To jest jedna z lepszych rzeczy. Ale my musimy po pierwsze raz udać się do tego nowego przeciwnika i zobaczyć, co to, kto to będzie. Co to będzie? Na szczęście jest ścieżka. Zauważyłem, że coraz mniej mamy ładniejszych ścieżek. W ogóle możliwe, że to będzie jakiś mega krab. Bo patrzyłem, jak oni wyglądają, ci przeciwnicy.
Nie chciałem w tego kraba strzelić. Ale zobaczymy, co to jest. Na szczęście on się nie porusza. Porusza się. Dobra, nas widzi, ale... Uuu! Nice. Dobra. To co robimy najlepsze? Wchodzimy w środek. I dostajemy Mega Dimension. Oraz oprócz tego, że zaczął się dzień. Dobra, spróbujmy go z daleka ściągnąć, że się uda. Wow! A, to nie ten. Au, 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 au. Ale nie, jest easy. Dosłownie przez to, że ich jest. O, masz się los, jest kolejny. Myślałem, że zadzwoni. Au, 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 au. Dobra. Coś dało lepszego? Nie widzę. Dobra, pójdźmy tutaj, zdobądźmy te przedmioty. Wiem, że trochę jest wkurzające to, że dostajemy ciągle damage, ale nadal nie wiem, jak działa do końca zasada tych, wiecie, cała zasada związana z tym, co zadaje nam damage, a co nie. Okej, weźmy jeszcze sobie tylko drewno. A i mamy maksimum 40 drewna. Okej, nice, nice, nice. Wow, 17 minut mi zajęło to wszystko. Najprostsza rzecz w życiu zajęła mi 17 minut. W takim razie raczej będziemy musieli zrobić krótszy odcinek, bo kolejna wyprawa zapewne też potrwa trochę dłużej, bo to już będzie więcej. Ale w takim razie coś jeszcze porobimy sobie poza tym. Okej. W takim razie oczywiście skanowanie. Tak, nasza ulubiona rzecz. Skanujemy meble. Naprawdę wszyscy uwielbiamy skanowanie mebli. Ale to wszystko. Dobra. W takim razie patrzymy, co to jest. Latarnia morska. Okej, czyli coś, jakiś lore. Dosłownie lore. Mam jakiś kamień, żebyśmy mogli sobie ładnie to wybudować? Nie, ale my... my będziemy. Możemy tak to zrobić. Okej, w takim razie jeszcze sobie tutaj popatrzmy, co mamy do zrobienia. Mamy dosyć sporo tych nowych dekoracji. No... powiem szczerze... zostało nam jeszcze sporo, to znaczy, że coś jeszcze będzie, będzie się działo. Tutaj oczywiście trudno będzie określić. Zgaduję, że ktoś kiedyś zrobi poradnik, gdzie to wszystko, jak to wygląda. No, w takim razie najpierw wyrzucamy całe śmieci. Tak, całe śmieci wyrzucamy. Bo teraz sobie pogarniamy te rzeczy, więc tak. Niestety, ale przez cały odcinek nie ogarniemy sobie, no, tego, jak drewno nam się przerabia, bo dosłownie nie mamy na to czasu. Więc jak to tylko wrzucam i będzie się to robiło. Możemy pójść na wyprawę i dosłownie coś nam zrobi w międzyczasie. Więc tak, amunicja oczywiście. Nie mamy tutaj tego. No ja już dawno widziałem, że tego nie mamy. Nie ma... Mamy Vita, wow.
Robiąc tak. Tutaj ja jeszcze czekam sobie na. W sumie to 5 witałem muszę dać. 5 witałem muszę sobie dać, więc jeszcze sobie dodamy. Może później. Dodamy, żeby sobie to zrobić. Tutaj oczywiście też mamy ulepszenia, które zrobić, tylko że musimy mieć drewno. A drewno, jak sami wiecie, najlepiej zdobywa się grindując. Ale możemy za to sobie zdobyć tutaj z sercami. Mamy 5 serc. Więc weźmy sobie z tego 2000. I sobie poulepszajmy jak najwięcej. No tyle powinno wystarczyć. Tutaj też możemy. O właśnie, możemy sobie ulepszyć na maksa tą kulę i wtedy. Wtedy będziemy przecież mieli możliwość no, ulepszenia sobie na 20 poziom przeciwników. Znaczy się sojuszników. Okay. Tak tutaj jak mówię, jest to wszystko i tak naprawdę to już reszta nie jest za bardzo znaczenia, bo tutaj to te kule, no wiadomo, że kule są potrzebne do tego. Ale okej. Gdzieś mieliśmy to witae, przez to pamiętam, ale do czego? Wypadło mi z głowy kompletnie. Tak, i 20 centstone'a właśnie, o to chodziło. Coś mi. O, jest 20. Jest. Dobra, więc to jest ważne. Bo to jest po prostu, że daje nam podwójne. Znaczy się podwójne, no 50% damage'a im się zwiększa. No i oprócz tego jeszcze będziemy próbowali zdobyć. O. Gdzie to jest? Zamiast tego ulepszenia zdobyć. O to. To jest 40 witale, o którym mówiłem. Więc. No, trochę potrwa. Ale jak dołożymy sobie tutaj drewna, no to będzie się robiło. Ale ja już będę się z wami żegnał. Ja tylko odłożę na miejsce przedmioty. Wiem, że nie powinienem tego robić na odcinku, ale i tak ten odcinek będzie dosyć krótszy. Okej. Wiem, że odcinek trochę nie wypadł za dobrze, bo dosłownie walczyliśmy z jakimś wielkim krabem. Ale jak widzicie, teraz będziemy walczyć z 3 przeciwnikami na raz i oby jeden z tych był przeciwnikiem, który da nam kolejne mega ulepszenie. Ale i nadal będziemy potrzebować kolejnego elementu chaosu. Ale na razie to było wszystko z tego odcinka. Był z wami Terhol. No to cześć!